Cześć! Jak co roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kwietniowej edycji Targów e-Handlu. Rozmawialiśmy z wieloma specjalistami z agencji marketingowych, które obsługują klientów e-commerce z całej Polski. A dzisiaj chcemy się z Wami podzielić najciekawszymi odpowiedziami na pytania dotyczące wyzwań, trendów oraz czynników sukcesu w e-commerce. Kliknij w przycisk subskrybuj i zapraszam do obejrzenia materiału. Trendy są zawsze. Teraz, jeżeli chodzi o naszych klientów, z którymi współpracujemy, to na pewno jest to rozwój zrównoważony i to jest bardziej, moim zdaniem, już dzisiaj podyktowane potrzebą kupujących, aniżeli propozycją tych, którzy te produkty wytwarzają. Natomiast wiadomo też automatyzacja, digitalizacja, wszystkie rzeczy, które pomagają usprawnić proces, bo rzeczywiście dzisiaj obsługa dużego sklepu e-commerce'owego, który generuje kilkanaście, kilkadziesiąt milionów przychodu, nie musi potrzebować kilkuset osób w zespole. I to potrafią być naprawdę małe firmy, więc to jest też duży plus dla nas, że możemy sobie gospodarkę rozwijać dużo szybciej i być w lepszym miejscu. Coraz większe zainteresowanie z perspektywy czasu klientów budzą płatności adresowe. Znaczy, to też oczywiście zależy od branży, w której dana firma funkcjonuje. Wiadomo, że tutaj branża fashion, gdzie zakup towaru bez zaangażowania swoich środków jest jakby bardzo fajnym rozwiązaniem, no bo mogę też przymierzyć. Niekoniecznie, tak jak mówię, płacąc w swojej kieszeni, przechodząc trzy rzeczy, wybieram jedną i finalnie na koniec miesiąca znowu jedną rzecz płacę, zamiast oczekiwać na zwrot, zamiast zaangażować się swoje środki wcześniej. I bardzo dużo osób dopytuje o leasing, podnosi leasingiem, no wiadomo, że część osób na naszym rynku pracy jest zatrudniona na kontrakcie B2B, więc jakby im więcej sklepu, oczywiście od preferencji swoich usług, które towaru sprzedaje, żeby oferowało tą metodę płatności, wydaje mi się dosyć ciekawe z perspektywy właśnie oferty płatności sklepu. Obserwując działania content marketingowe, czy to w Polsce, czy to za granicą, widzę w tym momencie silny nacisk na personalizowanie różnego rodzaju doświadczeń, także jeśli chodzi o marketing. Ponieważ treści są maksymalnie dopasowane do potrzeb naszej grupy docelowej, mówimy ich językiem i optymalizujemy te doświadczenia, właśnie kierując się między innymi AI i tym, że po prostu mamy dzięki temu więcej mocy przerobowych. Więc jeśli chodzi o trendy, to maksymalna personalizacja i maksymalne uwarnianie doświadczeń, ponieważ jak obserwujemy, spadek zaangażowania, jeśli chodzi o przesłanie treści internetowych, jest coraz większy. W związku z tym musimy wkładać dwa razy więcej wysiłku, żeby te treści przyciągały uwagę, były chwytliwe. Jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o merytorykę, no i jeśli chodzi o samą warstwę graficzną. Myślę, że takim wiodącym trendem, ale nie tylko w SEO, jest AI i jego wykorzystanie. Wiele firm wychodzi z założenia, że skoro teraz AI może bardzo niskim kosztem napisać masę contentu, potem wystarczy tylko to wystawić i w sumie całe pozostałe działania związane z pozycjonowaniem organicznym są niepotrzebne. Jest to pewna pułapka, z naszej obserwacji przynajmniej wynika, że oprócz contentu generowanego przez AI, który potrafi dawać efekty, warto też postawić na content jak stworzony ludzką ręką, też podpisany autorytety człowieka, który w danym obszarze się specjalizuje i tak zbudowany content, gdzie mamy pewną równowagę, wówczas daje naprawdę dobre rezultaty. Oparcie się tylko w oczy AI może dać dosyć szybki wzrost, natomiast pytanie, co dalej przy kolejnej aktualizacji. W tym okresie to na pewno, tak jak nawiązując do poprzedniego pytania, jest to AI pojawiające się w marketingu internetowym. To jest największy trend już. No i tak samo te wszystkie zmiany, które ciągle dotykają rynek komisjonowania, zmiany algorytmów ciągle przez Google. Myślę, że ciężko też mówić dokładnie o trendzie. Powiedziałbym, że żyjemy w ciągłych zmianach. I to jest to, z czym się aktualnie borykamy. Że cały czas pozycjonuje, że osoby od destabilizacji muszą się zmagać ze zmianami. Oczywiście, że tak. Zresztą nawet za chwilę opowiadał o tym na scenie. Widzimy teraz turbozwrot z powrotem w stronę właśnie rozwijania brandów. Gdzieś tam w pewnym momencie mamy poczucie, że trochę e-commerce od tego odeszło. Teraz starają się z powrotem wrócić do rozszerzenia, jakby rozpływając między konferencjami mocną swoją marką. No i jeśli chodzi jeszcze o trendy, to oczywiście temat całego wideo widać to mocno, jak w e-commerce, tak nawet na listingach czy feedach produktowych pojawia się już coraz częściej właśnie dynamiczne filmy zamiast tradycyjnych zdjęć.
Widzę przede wszystkim, że samo proces zakupu jest bardzo prosty, czyli e-commerce starają się jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której klient kupi, a jak nie kupuje, a zostawia dane, to próbują jak najszybciej odzyskać tego klienta, sprowadzić go znowu na stronę internetową. Sama logistyka też jest bardzo przyspieszona. Kiedyś musieliśmy czekać bardzo długo na dostawę jakiegoś towaru czy produktu. Dzisiaj w zasadzie nawet w tym samym dniu niektóre firmy starają się pewne produkty dostarczyć, a niektóre na drugi dzień na przykład. I to strasznie ułatwia planowanie zakupów i tak dalej. Są trendy dotyczące SMS-u jak najbardziej. My przeszliśmy z takiej komunikacji typowo bulkowej, czyli większość firm wysyłała wiadomości na zasadzie wszystko do wszystkich. To było mniej więcej 80% całej komunikacji, a 20% komunikacji to były takie wiadomości wysyłane po pewnych zdarzeniach. Czyli właśnie zakup, potwierdzenie zakupu, zmiana statusu i tak dalej. Widzimy teraz dokładnie, trend jest odwrotny. Mamy 80% jest wiadomości takich triggerowanych, czyli po pewnym zdarzeniu. Czyli załóżmy, rejestruje się u lekarza, dostaje potwierdzenie SMS-em. Kupuje coś, dostaje potwierdzenie, tak? Wchodzę do platformy, dostaje kod do wejścia do danego serwisu. Zdecydowanie więcej jest takich wiadomości, a coraz więcej firm odchodzi od typowo bulkowych treści. Na zasadzie wysyłamy wszystko do wszystkich. Myślę, że to chyba każdy odpowie, bo rzeczywiście to jest widoczne na wszystkich konferencjach i jest to widoczne też w naszej pracy, bo realnie my korzystamy z różnych możliwości, które dają nam AI. Rozwój sztucznej inteligencji. To jest taki temat, który właśnie też powiedzmy w naszej agencji SEO gdzieś tam bardzo mocno się przewleka i też sami go doświadczamy. Czy to jest dobre? Trudno mi to powiedzieć. Na pewno wydaje mi się, że jeżeli sztuczną inteligencję tak naprawdę wykorzystamy w ten sposób, żeby ona nas wspierała i naszą pracę wspierała, bo ja sam na przykład tak robię, korzystam z czata GPT, korzystam z różnych rozwiązań, które właśnie daje się sztuczna inteligencja, ale w tym celu, żeby sobie usprawnić pracę. I myślę, że jeżeli to zostanie na takim, powiedzmy właśnie w takim sposobie, to myślę, że to może fajnie działać. Natomiast jeżeli sztuczna inteligencja zacznie pracować za nas, no to nie będzie dobrze. Dzięki za obejrzenie. A już 25 października odbędzie się kolejna edycja Targów e-Handlu w Warszawie. My tam będziemy całym zespołem, zatem do zobaczenia!